Dzień dobry. 20 lutego 2024 roku rozpoczęły się potężne protesty rolników. Postanowiłem zapytać, jak poradzić sobie z tym problemem sztuczną inteligencję. No, zadałem takie pytanie, jak rozwiązać problem strajku rolników i myśliwych i o to, co na to sztuczna inteligencja. Może nawet posłuchajmy. Problem strajku rolników i myśliwych jest złożony i wymaga wielopłaszczyznowego rozwiązania. Oto kilka kluczowych kroków, które mogą przyczynić się do jego deeskalacji. Dialog i negocjacje. Należy nawiązać otwarty i transparentny dialog z przedstawicielami obu grup, aby dokładnie zrozumieć ich postulaty i obawy. Rząd, jako mediator, powinien zorganizować okrągły stół z udziałem wszystkich stron konfliktu, w tym rolników, myśliwych, organizacji ekologicznych, naukowców i innych interesariuszy. Negocjacje powinny skupić się na wypracowaniu kompromisowych rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron, a jednocześnie dbają o dobrostan zwierząt i środowiska naturalnego. Zmiany legislacyjne. Postulaty rolników i myśliwych dotyczące zmian w ustawach łowieckich i rolnych powinny zostać poddane wnikliwej analizie. Należy rozważyć wprowadzenie zmian legislacyjnych, które odpowiadają na uzasadnione potrzeby obu grup, a jednocześnie zapewniają zrównoważony rozwój rolnictwa i łowiectwa. Ważne jest, aby zmiany te były oparte na rzetelnych danych naukowych i uwzględniały najlepsze praktyki stosowane w innych krajach. Edukacja i komunikacja. Istotne jest prowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej, która zwiększy świadomość społeczeństwa na temat problemów rolnictwa i łowiectwa. Należy rzetelnie informować o roli obu sektorów w gospodarce i ich wpływie na środowisko naturalne. Ważne jest zwalczanie dezinformacji i stereotypów, które często podsycają konflikty. Wsparcie finansowe. Rząd może rozważyć wprowadzenie programów wsparcia finansowego dla rolników i myśliwych, którzy ponoszą straty w wyniku zmian legislacyjnych lub innych czynników. Środki te mogą być przeznaczone na modernizację gospodarstw rolnych, wdrażanie nowych technologii lub ochronę upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta dzikie. Współpraca i partnerstwo. Należy promować dialog i współpracę między rolnikami, myśliwymi, organizacjami ekologicznymi i innymi interesariuszami. Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i łowiectwa mogą przynieść korzyści wszystkim stronom konfliktu. Rozwiązanie problemu strajku rolników i myśliwych wymaga czasu, zaangażowania i determinacji wszystkich stron. Ważne jest, aby dążyć do kompromisu i wypracować rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich, a jednocześnie zapewnią ochronę środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że problem ten jest złożony i nie ma prostych rozwiązań. Należy jednak dążyć do dialogu i negocjacji, aby znaleźć kompromisowe rozwiązania, które zapewnią dobrostan zwierząt, ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój rolnictwa i łowiectwa. Znaczy, to jest tylko jedna z wersji, dlatego że tu mamy wersję drugą, wersję trzecią. Możemy sobie popatrzeć, ale wygląda to całkiem przyzwoicie. Natomiast sam byłem ciekaw, jakie są w ogóle postulaty rolników i tutaj teoretycznie możemy znaleźć tych postulatów. Chyba jest 20. 20 postulatów, także troszeczkę tego jest. I to mi się podoba, że jest transparentność, znaczy, bo jeśli chodzi o środki masowego przekazu, to w telewizji owszem pokazują się, że strajki coś tam chcą, ale gdzie jest tak naprawdę prawdziwe zestawienie? Znaczy, ja tylko chciałem pokazać właśnie, co na ten temat sądzi sztuczna inteligencja, także dziękuję za uwagę.